Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii i dzisiaj będziemy robili bardziej taki chill-outowy odcinek, bo nie wiem czy pamiętacie, ale dawno, dawno temu jak ogarnialiśmy sobie mapy i te mapy są tutaj i jak szliśmy właśnie w tym kierunku, czyli w kierunku gór lodowych, to była taka sytuacja, że mieliśmy zrobić mały rekonesans, po czym nam się zginęło, potem szukaliśmy tych swoich itemów i to był jeszcze przed erą Elytry, gdzie po prostu wszystko sobie robiliśmy łódką, dlatego w tym odcinku ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciał wybrać się w tamte rejony, bo jak widzicie, po pierwsze, mapa jest nieodkryta, po drugie, dawno nie było takiej przygody, ostatnio strasznie skupiamy się na budowaniu, więc fajnie by było to troszeczkę nadrobić i odkryć sobie tam trochę terenu. To, co by mi zależało, to znaleźć jakąś fajną strukturę na farmę tych oceanicznych mobków, tych takich ryb z kolcami. Potem fajne miejsce na farmę tridentów, czyli tych utopców. Na pewno jakieś fajne miejsce na jakieś farmy mobów, gdzieś, gdzie będzie można to wszystko zrobić i fajnie by było to zrobić nad oceanem. A nie wiem, czy wiecie, ale pewnie widzicie teraz na mapie, że tam gdzieś się kryje taki spory ocean i fajnie by było właśnie to gdzieś tam zrobić. Także plan na dzisiaj, zrobić mały rekonesans, pozbierać wszystkie skrzynki z pierwszej wyprawy w tamte rejony, bo nie wiem, czy pamiętacie, były sytuacje, że no nie miałem shulker boxów, więc wszystko co zdobyliśmy musieliśmy zostawić tam na dnie w skrzynce i to mnie bardzo bolało, bo te itemy może nie są jakieś super mega fajne, ale mimo wszystko po co one mają zalegać na jakichś bezludnych wyspach, dlatego fajnie by było to pozbierać. Właśnie dlatego pozbierałem sobie shulker boxy, wszystkie które mam, tylko w jednym mam takie najpotrzebniejsze rzeczy, które muszą tu zostać, cała reszta shulker boxów jest opróżniona, więc zrobimy sobie tak, że musimy nazbierać trochę lodu, zrobić rekonesans, pozbierać wszystkie skrzynki, ja mam oczywiście koordynaty zapisane, także pójdzie w miarę szybko i zrobić mały rekonesans. Po drodze, jeśli się uda, to fajnie by było odkryć jakieś wraki statków, przy okazji odkrywając skarby. Na tą okoliczność fajnie będzie sobie nafarmić trochę fajerwerek, bo jednak trochę to zleci. Także ja już sobie idę po cały gunpowder, który mam całe 12, także chyba jeszcze sobie na szybko trochę po fermie gunpowdera, po czym pójdę sobie pod ścinę, zrobimy sobie fajerwerki, przygotujemy się na całą wyprawę. Jak będę przygotowany, to do was wrócę i polecimy sobie w dal. O ty złodzieju, jeden z drugim. A masz, gdzie jesteś? Tu jesteś, chodź. Boże, trzeba sobie zrobić miecz, który nie podpala, bo to jest masakra jakaś. No zobaczcie, głupawki dostaję i skaczę w tą i z powrotem. Nie, tak nie może być, musimy sobie zrobić miecz bez podpalania. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy sobie potki widzenia w ciemności, tylko po to, żeby lepiej lokalizować wraki statków. Czy ja mogę wyjść stąd, dziękuję bardzo. Wypijemy sobie potkę i jak będziemy lecieć, to przynajmniej będziemy widzieli wraki. O, trochę to trwało. Jeszcze fajerwerki, a nie. Kuba, się rozbijemy. Szybko. Dobra, i lecimy mniej więcej w tamtym kierunku. I myślę, że jak będziemy w okolicach pierwszej skrzynki, to ja do was wrócę, bo na razie to będzie, wiecie, po prostu taki powolny lot w kierunku naszego celu. Oho, moi drodzy, mamy pierwszą mapę i to mega blisko, bo jesteśmy chwilę od naszego domku i teraz nie wiem, jak zaznaczać te statki. Kurczę, nie mam pojęcia i chyba zrobimy tak, że po prostu wrócimy się po jakiś baner z napisem opuszczony statek czy zatopiony statek i po prostu będziemy go zaznaczać na mapie. Co wy na to? Chyba w ten sposób trzeba będzie to zrobić, bo nie mam innego pomysłu. No, zrobimy sobie drugą mapę, którą po prostu będzie, na której będziemy po prostu zaznaczać te wszystkie nasze rzeczy. Okej, moi drodzy, chyba jestem gotowy. Pijemy potkę. To sobie od razu odłóżmy i lecimy, bo szkoda czasu, bo ja już się bawię tutaj pół godziny z tymi wszystkimi name tagami, a właściwie z tymi wszystkimi banerami. Także bierzemy sobie w łapkę tą mapę i od razu wam pokażę, o co mi chodzi, żeby zaznaczać to po prostu na mapie. Po prostu będziemy robili coś w tym stylu, że będziemy kładli to, zaznaczali na mapie, dzięki czemu mamy zatopiony statek i sobie polecimy po prostu dalej, odkrywając prawdopodobnie tutaj skarb. Jestem piratem, arr.
Ciekawe, czy uda mi się to znaleźć w miarę szybko. Weźmy sobie tą łapkę, w tą mapę w łapkę i gdzieś tutaj powinien być skarb, tak mi się wydaje. Nie, tutaj nie ma. Może w tą stronę? Chwila, dajcie mi się określić. O, mamy skarb. I całkiem nie najgorszy ten skarb. Mogło być oczywiście lepiej, ale wiecie, nie ma co wybrzydzać. Okej, skarb mamy załatwiony, także lecimy sobie dalej. I przy okazji to, co zauważyłem, to to, że jak już odkryjecie taki skarb, to fajnie od razu go odkryć i znaleźć, bo jak znajdziecie kolejną mapę, to znajdziecie mapę do kolejnego skarbu. A jak tego skarbu wcześniej nie odkryjecie, to znajdziecie tą mapę, którą prowadzi cały czas do tego skarbu, którego nie odkryliście. Więc dość istotne jest, żeby te skarby jednak odkrywać, żeby potem nie mieć z tym żadnego problemu. O, odkryta geoda w ogóle. Śmiesznie. Śmiesznie taka odkryta geoda, to nawet farmę tych ametystów można zrobić. O, kolejny statek, to od razu możemy go sobie zwiedzić i są skrzynki, także chyba go wcześniej nie odkryliśmy i widzicie, mamy kolejną mapę skarbów. Także mega spoko i czy ta mapa skarbów prowadzi gdzie indziej? Otóż tak, prowadzi w inne miejsce. I gdybyśmy wcześniej nie odkryli tamtego skarbu, to ta mapa skarbów prowadziłaby do tego samego miejsca co poprzednio. Także robimy sobie to w ten sposób. Dobra, już jesteśmy na drugiej mapie, także tą sobie odkładamy, powiedzmy, tutaj. A musimy wziąć tą chyba. Tak, tą. I tą sobie musimy zaznaczyć w ten sposób. Dzięki czemu już mamy zatopiony statek zaznaczony i możemy sobie płynąć dalej, a właściwie lecieć dalej. Tylko najpierw musimy odkryć ten skarb, który jest na tamtych wyspach, niedaleko. No to spoko, to akurat się tam wybierzemy. Nie omieszkam zaatakować tyle kliperów naraz, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale potrzebujemy cały czas. Nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Potrzebujemy gunpowdera z ciebie. Pół serduszka, moi drodzy, pół serduszka i nade mną jest piasek. Także wybuchnie tu creeper, ja zrobię cokolwiek i pożałuję tego, także... co tu teraz zrobić, żeby ten piasek na górze się we mnie nie zawalił? A, masakra. Masakra, nie sądziłem, że to będzie aż tak ciężkie. Tu możemy sobie wykopać. Zróbmy sobie może miejsce w ekwipunku, bo no jest masakra, nie? Ogólnie jest masakra. Nie, ten shulker box. Ten shulker box miał być. O, masakra, moi drodzy, masakra. Mamy trochę gunpowdera, jak widzicie, także spoko, możemy sobie zrobić fajerwerki. Ale no nie podoba mi się fakt, że prawie zginąłem. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe. Okej, tu się mały pogrom zrobił, bo ten piasek zleciał i wszystkich zaatakował, widzę. O, jeszcze jakiś gościu tutaj był. O, powiem wam, było tu ciężko, bo ja wpadłem tutaj i no niestety nie jestem pająkiem, który chodzi po ścianach. Cało to się zawaliło na mnie. No, była lekka panika, nie? Lekka panika była, ale... na szczęście jakoś przeżyłem. Dobra, znajdźmy na szybko ten skarb i uciekajmy stąd, bo ja nie wiem, co będzie dalej, nie? O, moi drodzy, fajny, fajny dźwięk. Polecam ten dźwięk. Niestety nie mam już miejsca. Jakiś pusty shulker box by się przydał, żeby ten cały loot odłożyć. Masakra. Mieliśmy to zrobić na jakimś live'ie i stwierdziłem, że na szybko po prostu wezmę sobie jakąś małą górę lodową. Tylko po to, żeby na szybko ją ściąć i mieć trochę lodu na zapas, ewentualnie do jakichś projektów. Ale nie sądziłem, że ta mała góra lodowa będzie tak duża i ją tak będzie się fajnie ścinało, bo ten dźwięk jest genialny. Szybkość kopania jest genialna, bo to, że bez żadnego bikonu, ale ci jak kamień na bikonie. Także jest mega spoko. Czy jeszcze któryś lód tutaj? Czy jeszcze gdzieś? Chyba nie, chyba wszystko. I jest tutaj pustka, także już tutaj nie ma tej góry lodowej.
Na mapie tego jeszcze nie widać, bo nie mamy tej mapy założonej na ręku, ale jest całkiem spoko, bo to jest jedna z rzeczy, która no, chodziła mi po głowie od dłuższego czasu, żeby to zrobić na live'ie, a udało się to zrobić nie na live'ie, także mega spoko, przynajmniej już nie trzeba będzie się po to specjalnie wybierać. O, kolejna geoda, swoją drogą. Nie ma tu wraków statków. Wykrakałem, akurat się pojawił, no patrzcie. Dobra, to robimy w ten sposób, podmieniamy. Ło, ale tu ciemno. Masakra, halo, tu jest wrak statku. Ej, zobaczcie, jaki ten ocean jest ciemny. Masakra, ale fajnie, podoba mi się. Przypominam, że jesteśmy na Night Vision jeszcze przez parę sekund. O, są skrzynki. Jest mapa skarbów, także mega spoko. Zaznaczamy sobie, że byliśmy na tym statku. Okej, okay. Statek zaznaczony, tylko jak się teraz dostać do tamtego skarbu? Halo, 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 halo. Tutaj, dobra. Coś ciekawego? Takie pomniejsze rzeczy. Czy jeszcze jakaś tu skrzynka będzie? Chyba jednak nie. Tu była jedna i tu była druga skitrana, tak? Tak. Dobra. To... Ale ciemno się zrobiło. Można się przerazić, nie? Dzień dobry, pani owco. Już dochodzimy do miejsca, gdzie powinien być ten skarb. I to, co zauważyłem, to to, że te skarby zawsze pojawiają się w tym samym miejscu na czanku. I jak mamy miejsce na czanku, to tak naprawdę ta skrzynka jest zawsze w pozycji 9-9, czyli ona powinna być dokładnie tutaj. Jak będziemy kopać w dół, to od razu mamy skrzynkę, także nie będziemy musieli się bawić w szukanie tej skrzynki, po prostu od razu zawsze ją mamy. Moi drodzy, dotarliśmy do pierwszej skrzynki. Jak widzicie, mamy tu pierwszą skrzynkę, którą kiedyś zostawiliśmy. Są tu nasze itemy z tej pierwszej naszej wyprawy. Nawet jakiś diament tu został. Także czemu my tu wcześniej w ogóle nie przyszliśmy? Nie mam pojęcia, ale skoro już tutaj jesteśmy, to zaraz będziemy mogli sobie iść tam, na tamtą wyspę, bo jak widzicie, tam jest mapa skarbów nas prowadzi, ale najpierw to tu trzeba sobie zrobić troszeczkę miejsca w ekwipunku. Tego mam pod dostatkiem, tego pod dostatkiem, tego pod dostatkiem, tego pod dostatkiem, tego nie potrzebujemy. To od razu to sobie spalimy, co by nam to nie przeszkadzało. Tu mamy żelazo, żelazo możemy sobie odłożyć. Tu mamy siodło, siodło chyba się nie stakuje. Tu gdzieś mieliśmy, o, jabłuszko. Nie wiem czemu jabłuszko jest tutaj, ale niech będzie. Tutaj są jeszcze butelki, także też niech będą. To się nie stakuje, tego nie możemy odłożyć. Niestety, ziemniaczek. Czy do czegoś to można wykorzystywać? Powiedzcie mi, te zatrute ziemniaczki. Bo szczerze, nie wiem. One nie mają chyba zastosowania, prawda? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje, że nie mają. Okej, względny porządek. Lecimy na tamtą wyspę. Tylko gdzieś tu powinniśmy mieć mapę skarbów. O, 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 o. To jest jedna z tych wysepek tutaj. Moi drodzy, śmieszna sprawa, bo przeleciałem nad tą skrzynką i nie widziałem, bo render distance działa tak, a nie inaczej. I teraz tak patrzę na koordynaty i chyba muszę się cofnąć. Także mega, mega dziwnie to wyszło. Ale no jeszcze mi się kończy. Nie, myślałem, że Night Vision mi się kończy. Masakra. Jak widzicie, znowu mamy parę takich rzeczy z struktur oceanicznych. O, mamy mapy skarbów, także czy my tą mapę skarbów odkryliśmy? Chyba tak. Chyba jest odkryta, także spoko, fajnie. To jest chyba nawet z tego statku, który tu był. Chociaż nie jestem pewny. Moi drodzy, coś co przeoczyłem, a widzę w koordynatach, że mam zapisane, to to, że gdzieś tutaj jest właśnie chatka wiedźmy, którą można by było sobie tutaj ładnie oznaczyć naszym banerem, skoro już go sobie przygotowaliśmy. O, jest! O, masz! Dziękujemy. Powinien być tu jeszcze czarny kot, ale
No może go nie być. Dobra, to sobie oznaczamy. Mamy pięknie chatka wiedźmy. Niestety tym samym kolorem. Może po prostu kiedyś to sobie zmienimy na inny kolor? Nie wiem, piszcie z jakim kolorem wam się kojarzy chatka wiedźmy. A tymczasem lecę po prostu dalej. I może w tym odcinku jeszcze uda nam się wrócić. Moi drodzy, mamy tutaj kolejny statek. Tam mamy tą oceaniczną strukturę, monument, czy jak to tam się nazywa. Mega śmiesznie, ale zobaczcie, jaka fajna mapa wyszła. W sensie oczywiście ją postaram się odkryć od razu. Nie będziemy tam odwalać, po prostu zrobimy to od razu. Ale najpierw muszę sobie zrobić miejsce w ekwipunku, bo jak widzicie, z tym jest troszeczkę kiepsko. Na szczęście mam tak poustawiane skrzynki, że to idzie w miarę sprawnie. Tego nie potrzebujemy, także to sobie weźmiemy tutaj. Ocean Monument, o, bo cały czas muszę wyciągać, a to jest bez sensu. Tu mapa skarbów, dobra, to zaraz sobie tam polecimy. To możemy sobie zostawić, gdzieś tutaj skrzynki jeszcze powinny być. Dobra, to sobie bierzemy, odkładamy. Dobra, mamy sporo miejsca i mam nadzieję, że nie dostaniemy tego dziwnego efektu. Szybko, żeby nie dostać efektu! Szybko! A moi drodzy, masakra, ale chyba nam się udało tych nie zgarnąć. Myślę, że do takiej oceanicznej struktury też na jakimś odcinku trzeba będzie iść. Także jeśli macie ochotę obejrzeć odcinek z wyprawy właśnie do tego monumentu, to możecie dać znać, bo tak szczerze szukam jakiegoś takiego fajnego monumentu, gdzie będzie można zrobić farmę już tych fajnych mobków, jakimi są te rybki śmieszne. Także szukam jakiegoś takiego fajnego monumentu, który byłby w miarę na środku oceanu, nie otoczony żadnymi właśnie takimi wysepkami, żeby można było tu zrobić mega wydajną tą farmę. Ale to jeszcze sobie po prostu na luzie poszukam między odcinkami. Lamy! Dzień dobry! Mało rozmowna jest pani lama. Fajną mają jaskinię swoją drogą. Także moi drodzy, udało nam się znaleźć dwie skrzynki, które kiedyś zostawiliśmy. Mamy ogrom rzeczy, więc jeśli chcecie, to w kolejnym odcinku będziemy kontynuowali te nasze wojaże, żeby odkryć resztę tej naszej mapy, bo jak widzicie, jeszcze trochę nam zostało i fajnie by było całą chociaż tą część oceaniczną odkryć. Jak widzicie, odkryliśmy mnóstwo zatopionych statków, odkryliśmy dwie struktury oceaniczne, także całkiem spoko. Także jeśli wam się film podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole, zostawcie też dużo komentarzy. Pamiętajcie napisać, jaki chcecie kolejny odcinek, czy właśnie z kontynuacji przygód, czy jednak chcecie, żebym znowu coś zaczął budować w mieście. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!